sobotę odwiedziliśmy 44. Ogrodnicze Targi w Słupsku. Porozmawialiśmy również z wójt Barbarą Dykier na temat budowanej w Redzikowie tarczy antyrakietowej. Na zakończenie skrócona relacja z 13. turnieju bokserskiego o srebrne rękawice. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Po raz 44. odbyły się targi ogrodnicze. W Słupsku ta impreza zorganizowana została po raz trzeci po tym, jak przeniesiono ją ze Strzelina. Powiem, że targi są nieporównywalne, dlatego że jest taka sama atmosfera. Tu jest starodrzew, park, podobny jak w Strzelinie, niemniej jednak na jednym poziomie, tam było na wielu poziomach, wydawało się, że bardziej atrakcyjnie. Atmosfera była nieco inna, taka bardziej swojska, wiejska, tutaj jednak taka troszkę miejska, niemniej jednak wszyscy działkowicze z miasta nas odwiedzają i jeśli chodzi o frekwencję, to jest myślę, że nieco wyższa nawet. Sadzonki, krzewy, nasiona i owoce – to wszystko było do kupienia od producentów z różnych zakątków Polski. Jak podkreślał Zdzisław Kołodziejski, dyrektor oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupsku, organizator targów, największe zainteresowanie wzbudzały drzewa owocowe. Jest ciekawa oferta, jeśli chodzi o drzewa i krzewy owocowe, krzewy ozdobne i wszystkie kwiaty, jakieś tam byliny i róże, no wszystko to, co potrzebne jest na działce. Jeszcze raz wspomnę, drzewa owocowe, bo jesień jest tutaj nadzwyczaj korzystna do nasadzeń, ponieważ udatność takich plantacji jest o wiele większa niż te wiosenne, bo wiosną, jeśli przyjdzie sucha wiosna, to trzeba by podlewać wtedy, bo inaczej to się nie przyjmą. Wszyscy, którzy zamierzali uzupełnić swoje nasadzenia na działkach, mieli do dyspozycji drzewa, krzewy, cebulę, nasiona i żywopłoty. Na targach przy ulicy Poniatowskiego można było kupić nie tylko rośliny do przydomowych ogródków. Obok szkółek drzew i krzewów można było nabyć wszelkiego rodzaju miody od pszczelarzy, między innymi z województwa mazowieckiego. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również wyroby przetworzone. Kupują kapustę na zapasy zimowe, już szatkowaną, można kupić po cały główka, można szatkowaną, większej ilości jabłek, także na zaopatrzenie zimowe czy ziemniaki. Myślę, że to o to chodzi, żeby kupić od producenta, niekoniecznie traktowane chemią gdzieś tam w hurtowniach, takie, gdzie są one ładniejsze fizycznie, ale jak jest plamka na jabłko, to znaczy, że to jest zdrowe jabłko. Podczas targów można było skorzystać również z doradztwa specjalistów, którzy podpowiadali, co kupić i jak uprawiać. Wojsko przygotowuje się do inwestycji w Redzikowie i stara się o pozwolenia na budowę. Na razie budowa tarczy jest na etapie przygotowawczym, a pierwsze prace mają rozpocząć się już w przyszłym roku. Ministerstwo Obrony Narodowej rozmawia z samorządowcami i informuje o ograniczeniach. Chodzi o budowę wiatraków i dużych obiektów, czyli ważnych dla gmin inwestycji. To trochę mi niepokoi, z tym, że Amerykanie i strona polska jakby zapewniają nas, że to nie może być jeden budynek o takiej dużej powierzchni kubaturowej. Natomiast dwa obok siebie, powiedzmy po 5000 metrów sześciennych, mogą powstać, czyli musi być taka przestrzeń między tymi budynkami. Myślę, że to nie będzie aż takim wielkim kłopotem czy utrudnieniem dla inwestorów, ale na pewno w tym procesie planowania, uzyskiwania pozwolenia na budowę przedłuży to się trochę, bo dlatego, że wszystkie te pozwolenia muszą być uzgadniane ze stroną amerykańską, z MON-em. Budowa tarczy to szansa dla lokalnych przedsiębiorców. MON zapewnia, że Amerykanie zazwyczaj korzystają z usług lokalnych firm w zakresie utrzymania bazy, dostawy towarów i zatrudniają lokalnych pracowników cywilnych. Pod Słupskiem znajdą się rakiety SM-3 w najbardziej zaawansowanej technologicznie wersji. Trzynasty turniej bokserski o srebrne rękawice zorganizowano w hali sportowej przy ulicy Ogrodowej w Słupsku. W zawodach rywalizowało 24 pięściarzy z województwa pomorskiego, w tym gospodarze tej imprezy SKB Czarni Słupsk.
Gościmy zawodników z najlepszych klubów w naszym okręgu, czyli Sako Gdańsk, Chojnice Boxing, Chojnice, Spolnicy, Starogardu Gdańskiego. No i oczywiście pięściarzy czarnych. Do tej pory odbyło się kilka walk. Jak sobie radzą pięściarze czarnych Słupsk? Z zawodników czarnych walczył do tej pory Majdański. Wygrał swoją walkę zdecydowanie po naprawdę ładnym boksie. Kibice dopisali jak zwykle, a zawodnicy w ringu dostarczyli im sporą dawkę emocji. Więcej o słupskim turnieju w naszym serwisie sportowym.